Jest, proszę bardzo. Jest, odpaliliśmy. No dobra, proszę Państwa, witam wszystkich serdecznie. Najważniejszy moment, najważniejsza czynność została zrobiona. Parę słów komentarza. Jeżeli ten stan się utrzyma, a tym bardziej, jeżeli by się pogorszył, to Polska nigdy nie będzie krajem cudu gospodarczego. Czyli obietnice, które zostały złożone, okażą się płonne. Obecny stan finansów naszego państwa jest największą moim zdaniem przeszkodą na drodze szybkiego doganiania przez Polskę krajów zachodu. Z tego to się bierze, praźródłem są nadmierne wydatki, zwłaszcza bieżące. W normalnych czasach stan finansów publicznych jest takim systematycznym hamulcem. A nikomu się nie udało szybko jechać do przodu przy zaciśniętym hamulcu. Jeżeli przychodzą czasy nienormalne, gdy dług publiczny szybciej jeszcze rośnie, to wtedy kraj wkracza w sferę podwyższonego ryzyka, a odpowiedzialność opinii publicznej i rządzących polega na tym, że tego nie dopuszczają, czyli działają na czas. Potrzebna jest budowa tych grup w społeczeństwie obywatelskim, które przez rzetelną informację oraz przez analizy będą pokazywały, że pogarszanie się, zły stan finansów publicznych, a tym bardziej pogarszanie się tej sytuacji jest zagrożeniem dla warunków życia prawie każdej rodziny. A bardzo ważnym i myślę atrakcyjnym instrumentem w tym działaniu jest dzisiaj uruchomiony licznik długów. A jak pan myśli, po co jest teraz wystawiony ten zegar? Po to, żeby denerwować? Taki zegar działa od roku na stronie jednego przedsiębiorcy, na stronie wolności i praworządności od lat i nic z tego nie wynika, powtarzam. Ludzi interesuje w demokracji tylko to, co będzie jutro. To najbardziej interesuje następne wybory. Co będzie dalej? Po nas choćby potop. Co zrobić, żeby ten dług nie rosnął w takim ekspresowym tempie? W 1991 chyba roku złożyłem w Sejmie wniosek o złożenie ustawy, która by zakazywała rządowi robienia budżetu z deficytem. Cały Sejm ryczał ze śmiechu. Dosłownie rżeli ze śmiechu wszyscy. Poza oczywiście moją partią i tam kilkoma innymi drobnymi. Dwa miesiące potem taki sam wniosek złożył jego ekscelencja Jerzy Bush, senior, prezydent Stanów Zjednoczonych. I złożył jego ekscelencja, wtedy premier, obecnie prezydent Czech, pan Václav Klaus. Obaj przegrali w parlamencie. Dążność posłów, żeby wydawać pieniądze, żeby się pokazać, że wydają pieniądze, a nie myślą o tym, co będzie za 10 lat, jest niepowstrzymana. Póki istnieje demokracja, póki tych ludzi, którzy głosowali za tym, śmieli, nie wsadzimy do więzień, nie poważnie, nie wsadzimy do więzień na przykładu, zadłużenie będzie rosło i nie ma na to sposobu. Oczywiście trzeba brać wydatki, tylko że posłowie chcą zwiększać. Ja widziałem takie badania gmin Podlasia, byłem na takiej konferencji prasowej. Przez 4 lata ani jedna gmina nie zmniejszyła swojego zadłużenia, wszystkie zwiększały. Bo ten wójt, który się zadłużył, coś zrobił, ten wygra wybory, a ten, który zacznie spłacać długi, zacisnąć pasa, ten przegra wybory. Póki jest demokracja, zadłużenie będzie rosło. Trzeba zlikwidować demokrację i dopiero wtedy będziemy mogli mówić o normalnym państwie. Proszę jeszcze jeden komentarz dodam. To jest jedną z najważniejszych przyczyn utraty popularności przez prezydenta Obamę w Stanach Zjednoczonych. No to, że większość uznała, że gromadzący się dług publiczny jest zagrożeniem dla Stanów Zjednoczonych i dla ich rodzin. Co się dzieje? No ponieważ większość społeczeństwa okazała się rozsądniejsza niż większość polityków, to ci politycy muszą zmieniać swoje postępowanie w kierunku właśnie większej ostrożności. Czy widać, że w demokracji ostateczną gwarancją jest odpowiednio kształtowane społeczeństwo obywatelskie. Ostateczną gwarancją rozwoju, w tym zdrowia finansów publicznych, proszę Państwa, to jest nieustające zadanie. I ile wynosi dług publiczny dzisiaj o godzinie 13, czyli całkiem niedawno taką wartość pokazał nasz licznik. W przeliczeniu na mieszkańca tylko dzielimy tą wartość przez ponad 38 milionów mieszkańców, no i uzyskujemy, że dług na mieszkańca to jest ponad 19 tysięcy złotych. Na pytanie, jeśli można. Tak, proszę. Chcę powiedzieć, że bardzo wysoko cenię to, co robi pan Szymański, robi w tej chwili to, co mówi, robi ogromną, wspaniałą robotę. Chciałem pozwolić się w roku 1991 zgłosiłem w Sejmie wniosek o ustawę, która zakazywałaby rządowi robienia budżetu z deficytem.
cały Sejm rżał ze śmiechu. Dosłownie rżał ze śmiechu. Jakie stanowisko zajmował wtedy pan profesor Leszek Balcerowicz? Być może zdziwiałem się, a może to przeoczyłem. Proszę Państwa, to był okres 51 rok. Bardzo silnych batalii, między innymi o redukcję długu publicznego. A także okres, kiedy staraliśmy się przyspieszyć prywatyzację. A potem, już jako minister finansów później, no, zaproponowałem, zostało przyjęte ustawę, która wyznaczała niższy próg. Ja mogę tylko dodać, że parę miesięcy potem taki sam wniosek włożył w Kongresie USA prezydent Stanów Zjednoczonych, Jerzy Bush, jeszcze senior, i przegnał. Złożył go pan Václav Klaus, premier Czech wtedy był premierem, też przegrał w parlamencie i to też ogromną większością. Czyli studował pan Korwin-Mikke, proszę, bardzo ważną rzecz. Finanse publiczne podlegają zwykle presją na ich rozwiązanie. I trzeba patrzeć na wydatki, bo wszystkie nadmierne wydatki są źródłem następnego zła, wysokich podatków, deficytów i tak dalej. W związku z tym, ponieważ mamy taką asymetrię w systemie politycznym, to potrzebne są specjalne mechanizmy chroniące. Są dwojakiego typu. Po pierwsze, instytucjonalne, na przykład konstytucja w Polsce, czy ustawy, albo w Stanach Zjednoczonych. Ale jak doświadczenie pokazuje, w Stanach Zjednoczonych jest przyjmowano przez jakiś czas zakazy deficyt budżetu z deficytem, które następnie były usuwane przez w procesie politycznym. To z tego wynika, że ostateczną gwarancją zdrowia finansów publicznych jest ukształtowanie się i utrwalenie tak odpowiednio dużej części opinii publicznej, która nie będzie wierzyła w świętych Mikołaja, która będzie przeciwnie, od razu ostrzegała, że ten nam proponuje zwiększenie podatków albo zwiększenie długów i to jest złe. To, czym ja osobiście staram się zajmować, jak już nie zajmuję się działalnością publiczną, to jest właśnie próba działania w tym kierunku, żeby więcej ludzi było podatnych na taką populistyczną propagandę. I to się da zrobić, choć wymaga to oczywiście no, wielu zabiegów. One są mogą być skuteczne tylko przy udziale mediów. Chcieliśmy dołączyć do tej grupy krajów, które pokazują wielkość długu publicznego i dlatego stąd nasza inicjatywa pokazywania wielkości długu publicznego w najbardziej widocznym miejscu w Warszawie, ale to jest tylko część całego projektu. W marcu tego roku powstała grupa inicjująca bodajże 6 organizacji, która zainicjowała powstanie tego licznika. I ta grupa pozostanie niezmienna, natomiast zaproszenie jest kierowane do wszystkich jako partnerzy projektu. Od kilku tygodni przez media i opinię publiczną przetarza się dyskusja również na temat innej wypowiedzi, że rząd Donalda Tuska zadłuża Polskę bardziej niż Edward Gierek swego czasu. Pan jest człowiekiem, który spłacał długi albo wręcz wyprowadzał Polskę. Wyprowadzał Polskę. Tak. Chciałem zapytać, czy pan się zgadza z tym stwierdzeniem, czy rzeczywiście to jest tak poważne zagrożenie? Czy można to tak porównać? To jest oczywiste przejaskrawienie, ale w dobrej sprawie. W tym sensie, że problem jest istotny. Starałem się powiedzieć, że obecny stan finansów publicznych jest największą przeszkodą w moim przekonaniu na drodze Polski do szybkiego rozwoju. Jeżeli się utrzyma, tym bardziej pogorszy. Polska nigdy nie będzie tygrysem gospodarczym, czy krajem cudu gospodarczego, przez co rozumiemy zwykle kraj, który rozwija się w tempie 4, 5, 6% nie przez 3 lata, a 30 lat. Polska ma potencjał, aby dogonić Niemcy w ciągu 20 lat, ale nie z takim gardłem fiskalnym. Jeżeli ktoś obiecuje Polakom cud gospodarczy, to musi się zabrać za finanse naszego państwa. Jeżeli obiecuje cud gospodarczy, a tego nie robi, to znaczy, że formułuje puste obietnice. Prawdziwa dyskusja nie jest też dyskusją, poważną dyskusją, sugerowanie, no, że przecież my robimy tak jak pani Thatcher. No więc co chcecie od nas? Pani Thatcher rzeczywiście w jakimś momencie podwyższała podatki, ale temu towarzyszyły głębokie reformy po stronie wydatków. I o tym drobnym szczególe zdaje się, że minister finansów zapomniał. Programy uzdrawiania finansów publicznych oparte na ograniczeniu wydatków są o wiele skuteczniejsze niż programy oparte głównie na podwyżce podatków. Po drugie, bywa tak, że właśnie głębokie i zdecydowane programy fiskalne przyspieszają wzrost, a nie ograniczają wzrost. To się nazywa reformy NIK.
efekty niekiedy. I wreszcie po trzecie, wbrew temu, co się twierdzi, badania empiryczne pokazują, że rządy i koalicje, które się decydują na takie głębokie reformy, nie przegrywają częściej wyborów niż rządy i koalicje, które się nie decydują. I wreszcie po czwarte, ci, co się nie decydują, czyli odkładają leczenie, wprowadzają własne społeczeństwo w bardzo poważne problemy, dlatego że muszą to leczenie, czyli reformy fiskalne podejmować później, kiedy stan pacjenta jest gorszy. Czyli to są wszystko tezy, które podważają szerzoną w Polsce chyba dosyć intensywnie konwencjonalną mądrość, która nie jest mądrością. To, co rząd proponuje do tej pory, to jest ograniczenie, ale do poziomu, który ciągle jest wyższy niż ten, który jest na Litwie na przykład. A w Irlandii tego w ogóle nie ma. Drugi przykład z brzegu. W ostatnich latach liczba uczniów spadała. Kilkadziesiąt tysięcy lub więcej. Ale liczba nauczycieli nie. I zwiększano subwencje oświatowe. Na dodatek jeszcze podwyżki były. Nauczycieli. Przecież gdyby po prostu dostosować subwencje oświatowe do liczby, spadającej liczby uczniów, to tego byłyby miliardowe oszczędności. Po trzecie, chyba ktoś bardzo, bardzo naiwny wierzy w to, że podwójne becikowe, które trafia do tych i bogatych i biednych, może mieć jakikolwiek wpływ na tak ważne decyzje, jak decyzje w rodzinie, prawda, ile dzieci. Więc taki to jest czysty populizm obliczony na naiwność ludzi. I jak można to podtrzymywać? I tam jest więcej tych przykładów. Po czwarte, tak zwana, jak to jest, rodzina na swoim. Wszystkie złe rzeczy, zwykle złe rzeczy mają atrakcyjne nazwy. Także zwracam Państwa uwagę, jak ktoś się ładnie nazywa, to znaczy najpewniej jest złe. To jest subsydiowanie kredytów mieszkaniowych. Subsydiowanie kredytów mieszkaniowych przyczyniło się do kryzysu na tam, gdzie kryzys był finansowego, bo obniżało ryzyko. Po co to utrzymywać? To jest nawet, ale ostrożność by wymagała, żeby to usunąć. To się stało za rządów PiSu i takich koalicjantów. A na dodatek jeszcze dodano im, że podwójne becikowe to nie idzie na konto PiSu, tylko na konto Platformy jeszcze w opozycji. Bo wtedy jako partia opozycyjna Platforma wraz z kimś tam jeszcze przegłosowała wbrew temu PiSowi i koalicjantom podwójne becikowe. I tam wtedy nie tylko rozwalono plan Hausnera, ale jeszcze dodano inne rzeczy, po stronie również wydatków, bo choć rzeczywiście za rządów koalicji poprzedniej obniżono podatki, to 2/3 przyrostu deficytu wynika z podwyższonych wydatków.